4 maja w Zespole Szkół w Policach do egzaminu dojrzałości przystąpiło około 180 maturzystów, z czego 50 osób z ubiegłego roku. Największa tutaj grupa pisze na głównej hali, na arenie głównej hali. Część pisze w sali gimnastycznej i jeszcze jedna grupka pisze w sali konferencyjnej. Tam jest młodzież z dostosowaniami, jest ich 17 osób, mają wydłużony czas. Każdego roku maturzyści mają ulubione tematy, które chcieliby na egzaminie. Mam nadzieję, że będzie lalka osobiście, bo się przygotowywałem i mam nadzieję, że tak będzie. No i to w sumie fajnie było jakby to, ale jestem przygotowany także na inne opcje. Dużo lektur sobie powtarzaliśmy, zwłaszcza na lekcjach, no ale w domu też powtarzałam. Jak się przygotowywałem? Myślę, że przez cały okres 4 lat pozwoli mi się przygotować odpowiednio do matury. To, co się nauczyłem, oczywiście napiszę, dam z siebie wszystko. Spodziewałam się jak lalki na rozprawce. Temat, mam nadzieję, że będzie coś o miłości nieszczęśliwej albo tak. A przygotowywałam się czytając streszczenia wczoraj z obowiązkowych lektur. Z powodu pandemii tegoroczny egzamin dojrzałości przebiega nieco inaczej niż w poprzednich latach. Inne są wymagania. Inaczej są skonstruowane niektóre zadania i tych zadań jest mniej. No i oczywiście zwolnieni uczniowie są zdający maturzyści z egzaminów ustnych. W czwartek egzamin dojrzałości z języka angielskiego na poziomie podstawowym i w piątek, tutaj nowość, od rana egzamin dojrzałości z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. W tym roku matury potrwają do 20 maja. Wyniki poznamy 5 lipca. Matura jest przepustką do dalszej edukacji. Na studia na pewno idę, ale jeszcze nie wiem gdzie. Jeszcze się zastanawiam, no na razie zobaczymy, jak pójdzie ta matura i mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. W całej Polsce około 271 tysięcy abiturientów przystąpiło do egzaminu dojrzałości z języka polskiego na poziomie podstawowym. W tej liczbie jest blisko 100 tysięcy maturzystów ubiegłorocznych. Trzymamy kciuki za tych naszych maturzystów, aby egzamin dojrzałości poszedł im jak najlepiej, aby dostali się na wymarzone studia, no i żeby byli szczęśliwi, żeby wszystko w życiu im się udawało i zawsze byli otoczeni ludźmi, którzy im sprzyjają i którzy ich kochają. Jeśli egzamin z jednego przedmiotu się komuś nie powiedzie, to może go poprawić 24 sierpnia. Wyniki pozna wtedy 10 września. Jeśli będzie to większa liczba przedmiotów, to do poprawki można przystąpić dopiero za rok.